Totalna biologia też dzisiaj będzie nam tutaj towarzyszyć. W oparciu o jej założenia będziemy się przyglądać tematowi depresji. Osoby, które borykają się ze stanami depresyjnymi, często mają zaniżone poczucie wartości. Mhm. Tutaj pokazuje właśnie ten hormonalny pad, ta niższość. Kiedy my czujemy, że coś jest, boimy się i nie reagujemy naturalnie w różnych sytuacjach, ponieważ tam u góry jest albo jakaś władza, szef, boimy się, bo właśnie bo jest ten lęk, że odejdzie ten mężczyzna, szef nas zwolni z pracy, czy ta teściowa tak nam namiesza w życiu, że może dojść do rozwodu, bo przykładowo jeszcze ten syn bardzo jest dla niego ważna i ją szanuje. No czyli mamy ten konflikt. No to teraz mamy już to uświadomione, podejmujemy temat, mówimy o tym, podejmujemy temat, znajdujemy sobie tutaj dla nas ten punkt taki kulminacyjny, istotny, ten obszar, gdzie to jest. Tak. No to teraz tradycyjne pytanie moje, no i co z tym mogę dalej zrobić? No bo to jest kluczowe, tak? Już mamy to wszystko. Bo ja sama jakby pracując ze sobą, korzystając z różnych ścieżek, teorii, okej, ja się już zdiagnozowałam według jakiejś tam ścieżki, ja już wszystko wiem, tylko co dalej ja mam z tym zrobić? Co dalej teraz? No ja dalej jestem, co ja mam teraz? Tak, to jest właśnie, że ja już tyle wiem i to jest takie... Ja mam, to jest takie czasem wrażenie, że ja już tyle zrobiłam, tyle wiem i albo coś nie działa. I co dalej? A dalej jest coś nie tak, tak? Mm. Też się często z tym spotykam. Fajnie moja siostra powiedziała kiedyś, ja wiem, ale nie stosuję. I ja myślę, że to jest też klucz. Wiem, ale nie stosuję. A więc o czym mówi takie powiedzonko, że tak powiem, o tym, że trzeba wziąć się do roboty i co to oznacza. Oznacza to, że jeżeli mamy namierzone konkretnie, jaka to jest sytuacja, to potrzebujemy ją rozwiązać. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo poprzez zmianę zewnętrzną sytuacji. Zmieniam partnera, rzucam pracę, co jest dość trudne, ale umówmy się, takie nie jest to proste, aby zrobić to z dnia na dzień, czyli trzasnąć drzwiami, zamknąć te drzwi do przeszłości i zacząć z dnia na dzień, tak? Żyć nowym życiem. Więc wymaga to pewne, jest to jakiś etap. Proces. Więc też, dajmy sobie na to czas. Bo też spotykam się z taką sytuacją, że ktoś przychodzi i jest tylko na jednej takiej sesji, konsultacji i jeszcze dostaje pytanie na koniec, to kiedy będę uzdrowiona na przykład, nie? Się sobie tak po godzinie, mając tyle i ja tak porównuję, gdzie ja też mam już taką wiedzę, wiem co robić, myślę sobie, to ja daję sobie nieraz pół roku, daję sobie nawet rok na niektóre sytuacje, takie cięższe kalibry, daję sobie czas, tak? Więc dajmy sobie ten czas, dajmy sobie te początki, nawet kiedy nie będziemy widzieć, że nie wiadomo, nie takiej jakichkolwiek efektów i tak dalej. Ale ta decyzja, tak jak mówiłam, już, podjęcie decyzji, że coś z tym robię, już jest etapem zdrowienia. I doprowadzi cię, ponieważ ty nastawiasz swoją podświadomość na to, aby rozwiązać problem i sytuację. Więc zmieniamy albo na zewnątrz, a drugi taki czynnik zmieniamy wewnątrz. Czyli wchodzimy w różne, to są metody, czy ścieżki, czy medytacje, czy poprzez ćwiczenia. Powiem tak, że ciało, chociaż przy depresji to ciało troszkę może być tak, że ciężko ruszyć, może być ciężko, natomiast też praca z ciałem jest fajna, ale potrzebujemy naprawdę, żeby to był długotrwały efekt, potrzebujemy pracować tą świadomością i to, o co pytasz, co ja tu tak mówię, do czego zmierzam, to jest kontakt tak naprawdę z tymi swoimi emocjami, tak, zablokowanymi. I tu jest klucz. To też jest ciekawe, zobacz, że jeżeli chodzi o nasze myśli, które są niewygodne, takie niekomfortowe, jeżeli nie ma tam emocji, to zostaje na poziomie psychiki. To się nic nie dzieje. Jeżeli dojdą emocje, to wtedy idzie na ciało. W ciało, tak. Tak.
Więc tutaj są te blokady, są duże blokady. I jak ja na przykład pracuję z ludźmi i słyszę, że problemem no niech będzie ta teściowa jest, tak? Mhm. To wchodzimy, mogę tak opowiedzieć, tak? Zadaję też pytanie. O, przepraszam. A kogo Cię przypomina ta teściowa? Jakie zachowanie dostrzegasz w tej teściowej, tak? Kogo Ci ona przypomina z kiedyś? Moją mamę. Ona faktycznie, ona się zachowuje jak moja mama. Wtrąca się, chce wszystko po swojemu. Więc już mamy, idziemy. Już ta teściowa, zostawiamy ją. W spokoju. W spokoju, tak, kochane, zostawiamy Was w spokoju. I idziemy zupełnie gdzie indziej, idziemy do mamy. I pytanie o relację z mamą. I nagle okazuje się, że co? Że jest jeden wielki szloch, jest płacz, więc znowu zaczynamy. Mm-hmm. I ktoś się zapyta, ale co ja mam zrobić? Ale to już robisz. Mm-hmm. To jest to, bo to uwalnianie emocji polega na prostocie, że to jest tak proste, że my szukamy tyle narzędzi, tyle metod, kombinujemy, bardziej intelektualnie kombinujemy, bo to jest samo kombinowanie już, to jest tutaj, tak? Mm-hmm. Kombinujemy, próbujemy z tej strony, z tamtej, to nie działa, ale nie ma kontaktu tak naprawdę z tymi emocjami, czyli nie dajemy sobie przeżyć tych emocji związane z tymi, z tym konkretnym konfliktem, na przykład terytorialnym, tak? Tym, że ta mama się wtrącała, przekraczała nasze granice. I tutaj jest tak naprawdę praca. I nawet jak ja się zapytam, czy na ile masz dzisiaj teraz taką gotowość, aby porozmawiać z mamą o tym, że wiesz, mamo, kiedyś byłam w takiej sytuacji, a Ty wtedy tak zareagowałaś i w taki sposób do mnie powiedziałaś, że było mi z tym tak bardzo źle. I to jest tak, że to ja mówię, Weronika, ja to mówię, a tam po drugiej stronie jest po prostu płacz. I jeszcze nic się dobrze tam nie zadziało, nie było tej takiej pracy jakby, a już się dzieje tak bardzo. I właśnie no, ja już znam odpowiedź, na ile Ty jesteś gotowa, aby porozmawiać z mamą. Nie jestem gotowa. Nie umiem porozmawiać. Jest stres nawet. Więc zobacz, jak to jest silne. Jaki to ma wpływ, jaka tam jest blokada. Że taka z pozoru oczywiście prosta rzecz porozmawiania z swoją mamą o tym, że mnie tak potraktowała, że się tak czułam, jest na ten moment nie do przejścia. To jest niesamowite. To jest niesamowite, tak? I z tym się właśnie często spotykam. Że faktycznie no, wracamy do tego dzieciństwa. Chociaż ja tak mniej uzdrawiam to wewnętrzne dziecko. Jest to jakiś element, bo dla kogoś może ta metoda pasować, tak? Więc ja sama skorzystałam z tego i widziałam rezultaty. Natomiast nie zawsze z tego korzystam, ale to uzdrowienie relacji, która jest tak naprawdę dla nas najważniejsza, kluczowa. Czyli relacja z rodzicami, z mamą, tatą. I być, może ja tu tak mówię rzeczy oczywiste, proste, ale właśnie szukamy naprawdę złotych środków, a nie wiadomo gdzie, nie wiadomo czego, a nie potrafimy porozmawiać z mamą. Więc stańmy, nie budujmy zamków z piasku, tylko uzdrawiamy się nie od tego, co wiemy, tak? Tylko od tego, co robimy. Czyli stańmy w tej prawdzie, nie oszukujmy się, czyli bądźmy w rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że nie potrafimy porozmawiać z mamą o tym, że jesteśmy zranieni przez nią. Nie potrafimy wejść w złość, tak, frustrację, taką wyrazić tą złość czy gniew do mamy. I to wszystko powoduje w nas taką później bezradność. I później przychodzi taka kochana teściowa, która... Szefowa. Partner, który czy która będą nam pokazywać to wszystko, te przeżycia, tak? Które nie, czy sytuacje, które nie zostały rozwiązane. Też spotkałam się ostatnio... Czyli tak naprawdę, przepraszam, tak naprawdę ta trudna sytuacja, możemy sobie tak to jakby przełożyć na język prosty, ta szefowa, szef, teściowa, partner, tak.
są po to, żeby nam pokazać, tak, że tutaj no coś trzeba ze sobą jednak stanąć w tej prawdzie. Mhm. Potrzebujemy ze sobą być szczerzy, tak, i się skonfrontować z rzeczywistością. I załatwić to, co trzeba. Tak, tak. Ponieważ też ostatnio słyszałam, że dlaczego jest dalej tak źle, skoro tyle już zrobiłam, tu chodzę na to, tu znam taką metodę, tu Hawkinsa, tak? Wymienione jest mnóstwo metod i narzędzi. A tak, jeżeli staniemy w tej rzeczywistości i popatrzymy, a czy to masz zrobione, czy wszystko na pewno masz przepracowane, przyjrzyj się obszarom swojego życia. Czy tu jest u Ciebie ok? Czy jest dalej jakiś obszar, w którym czegoś nie możesz, w którym źle się czujesz? No i okazuje się, że dalej jest tu i tu i tu, tak? Więc to stanięcie w rzeczywistości, a nie budowanie zamków z piasku, tak? I tu widzę, że potrafią być, jeszcze mamy ten rozwój duchowy, więc tutaj mogą się zbudować. Wiem, o czym mówię, bo sama brałam w tym udział, kochani. Także ja też mówię o swoich doświadczeniach, tak? W którym też potrafiłam wejść w różne iluzje i mi się wydawało, że ja mam coś, takie klasyk. Ale po co wchodzić w tą relację, czy ja mam to przepracowane? Okej, a to jesteś w stanie porozmawiać o tym z rodzicami, czy z przyjaciółką, z którą się... I za chwilę jest taka konfrontacja, napięcie. Nie. Nie ma gotowości. To teraz stań w tej rzeczywistości. To jest to przepracowane, czy nie? Skoro dalej pojawiają się tak silne emocje, że Cię blokują przed zwykłą rozmową. Mm-hmm. Nie? Więc czasem te pułapki, bo to tak się fajnie na to mówi, pułapki rozwoju duchowego, pewne budowanie takich iluzji potrafi nas wpędzić później nawet właśnie w poczucie winy. Mm-hmm. Tak, że tyle robię, albo w poczucie niskiej wartości, tak? Mamy zaniżone. Tyle robię i nie daję sobie rady i dalej nic, tu mam taką metodę. I wciąż to samo. I wciąż dalej jest zmieniam pracę ciężko. I znowu szef taki sam. I dalej nie mam tych finansów. I dalej te pieniądze nie przychodzą. I zrobiłam 5 kursów Pokochaj pieniądze. I dalej nie ma tych finansów. Tak, potęga podświadomości. I dalej nie mam. Tak, a tutaj pełno tego żalu, pełno tej prostoty, można powiedzieć, pełno żalu, pełno złości niewyrażonej, nieodreagowanej. Idziemy w prostotę, idziemy w kontakt z emocjami i to jest tak, jak już mamy tą świadomość, rozpoczynamy tą pracę, ale pozwólmy sobie je poczuć. Też spotkałam się z taką reakcją, taką miałam kobietę na sesji, tak sobie ją obserwowałam podczas. I kiedy za każdym razem, kiedy dochodziło do takiej sytuacji, że ona już z takiej bezradności, bezsilności, już powoli tak widziałam, że jej się ciało tak napina i tak już tak jakby chciała, wiesz, machnąć pięścią. Tą pięścią w stół, czyli poczuć złość i ją wyrazić, tak, żeby taka nawet ekspresja, tak, była w co niej. By było bardzo dobre. To by było bardzo dobre. Ja już tak patrzę, ja też się tak podnoszę, napinam. I za każdym razem, kiedy już dochodziła do takiego momentu, to było takie... Nie dawała sobie na to. I znowu coś rozmawiamy i ona zaczyna opowiadać o jakiejś sytuacji. Dochodzi do takiego momentu, w którym ja myślę, że ona już w końcu albo przeklnie, albo coś powie, nie wiem, nazwie nieładnie kogoś. I znowu takie odpuszczenie. I wtedy też jej powiedziałam, wiesz co, tak obserwuję Ciebie i powiem Ci, co widzę, że nie dajesz sobie prawa. Nie dajesz sobie prawa na ten moment. A czemu sobie nie dajemy prawa? Wiesz co, to może wynikać z różnych sytuacji. Mogą to być nawet aspekty społeczne, kulturowe, że jednak rodzice tak wychowują. Nie wypada. Tak jeszcze u nas to już troszkę się tam zmienia, ale kiedyś to było nie do pomyślenia, bo za to się obrywało. Za tak zwane pyskowanie, czyli wypowiedzenie tego, wyrażenie co myślę. Wyrażenie siebie, tak? Tak, wyrażenie siebie. Tego, co myślę, co ja czuję. Nie mam prawa, tak?
bo jest ktoś wyżej w hierarchii i jest władza. To jest władza, ja nie mam prawa się sprzeciwiać władzy, prawda? I więc to są automatyczne reakcje, które mamy zapisane od dzieciństwa, bo albo się dostało lanie, albo się dostało karę, albo nauczycielka dała uwagę, złą ocenę, zachowanie niepoprawne i nie było nagrody na koniec, tak? Czyli kary i zawsze to mogło skutkować czymś bardzo niefajnym, nieprzyjemnym, więc automatycznie wolę się nie narażać, nie powiem nic. Bo to jest niesamowite właśnie, że to są już dorośli ludzie, tak, ale boją się powiedzieć mamie. No tak biorąc pod uwagę rzeczywistość, co ci może zrobić mama? Klapsa cię nie da. Mieszkasz u siebie, nie wyrzuci cię z domu. Co ci może zrobić, tak? Nie za wiele. Ale my się boimy jednak, że utracimy, tak? Automatycznie boimy się konsekwencji tego, ponieważ za dziecka mogły być dla nas tak, albo nakrzyczy, albo coś znowu mi powie, skrytykuje mnie, powie, że jestem głupia, niemądra, bo też tak rodzice się odzywają do swoich dzieci. Zaniżają poczucie jego wartości, a potem są zdziwieni, że dziecko nie potrafi walczyć o swoje. I że w różnych sytuacjach czuje się bezradny i bezsilny. Bo mu nie wolno. No to tak, no i to potem już nie jest takie proste, tak? Potem już nie jest to. Z prostoty przechodzimy w etap taki trudniejszy skonfrontowania się faktycznie, ale małymi krokami, bo może się okazać, że tych sytuacji jest trochę i bierzemy się za jedną rzecz. I ja tak mówię, jeżeli faktycznie nie masz gotowości, aby porozmawiać z mamą, to nie jest jedyna opcja. Jeszcze są opcje, że ty możesz po prostu pójść tak do tego lasu, czy postawić krzesło obok i sobie wyobrazić najpierw, że ty rozmawiasz z mamą i co byś chciała jej powiedzieć, tak? Wyrzucić z siebie te wszystkie żale. Spróbuj najpierw w ten sposób. I w momencie, kiedy my wypowiadamy... Żeby to wypowiedzieć właśnie, tak, żeby to uwolniło. No tam nie przechodzi, tam jest blokada. Tak. Też zapytałam tej kobiety, poczuj w ciele, tak, gdzie masz to napięcie i że nie możesz tej złości wyrazić. Ona mówi, że czuje to w brzuchu i że to idzie do góry, ale się zatrzymuje. Tak czuje w ciele. Dochodzi i się zatrzymuje, czyli utyka, prawda? I nie ma tego wyrażenia, a język jest żywy, język już uwalnia. Nazywamy to i uwalniamy, mówimy. To ma swój ładunek emocjonalny, a do tego jak sobie wrzaśniemy, tak? Przeklniemy, że tak powiem. Ale to i tak jest niesamowite, że wiele osób już potrafi, jak się zadaje pytanie, gdzie to czujesz w ciele, że już wiele osób potrafi to poczuć, bo czasami ja się spotykałam z takim niezrozumieniem, jak w ciele, gdzie ja mam poczuć. Tu jest wszystko sztywne, szyja się nie rusza, ramiona uniesione, właściwie całkowicie zablokowana góra, a osoba nie ma świadomości zupełnie, gdzie ona w ciele to czuje. Ona nic nie czuje, po prostu zamrożenie. Więc to, że się już czuje coś w ciele, to i tak jest naprawdę... Sukces. Och, ogromny, ogromny. Ja pamiętam też, jak sama uczyłam się tego swojego ciała czuć, jak miałam zamrożenie w wielu obszarach. I zanim do tego doszłam i potem się nagle ból pokazał, który zamroziłam na wiele lat, dopiero ten ból się pokazał, jak ja poczułam swoje ciało i dopiero się zaczęła praca też. Tak. To jest też ciekawe, o czym mówisz, ten kontakt właśnie z ciałem i że coraz więcej z nas potrafi. I też żyłam w takim poczuciu właśnie bycia bardziej w umyśle, racjonalizowaniu, patrzeniu na intelekt, rozkminianiu, analizowaniu, czyli w swoich myślach, w swojej głowie, a nie w ciele. Więc moment, w którym ja też twierdziłam, że mam to przepracowane i to świetnie. A następnie dostałam takiego strzała życiowego, który mi pokazał, nie, jeszcze nie. Mówię, ale jak to? Przecież ja wiem, o co chodzi.
Wiem, jaka to sytuacja z dzieciństwa. Dokładnie wiem, co się wydarzyło. Mam świadomość tego. Przeanalizowałam tą sytuację. No to jak? No dobrze, ale ja tego nie poczułam w ciele. Czyli tak fajnie według radykalnego wybaczenia też jest tam taka fajna nazwa, której ja używam, bardzo mi się podoba. Duchowy unik. Mhm. I ona właśnie o tym mówi, że my sobie zracjonalizujemy sytuację, znamy przyczynę, wiemy, co się stało, natomiast nie ma kontaktu właśnie też z ciałem, z tym mhm. bólem. Mhm. I to ciało nas, tak podświadomie nas odcina od tego ciała, bo kontakt z tym jest bardzo, bardzo bolesny i trudny. Mhm. I teraz otwórz to wszystko, te wszystkie rany, które tak, się, co tak, robisz, tak. Rana boli, sączy, jest nieprzyjemna, tak? Mm-hmm. To takie, można powiedzieć, zadanie sobie troszkę bólu, prawda? Mm-hmm. Tak. Więc wolimy tego unikać i jeszcze żyć w takim tak. zamku z piasku, w iluzjach, że mamy to przepracowane. Bo to jest tak silne przeżycie, tak silne cierpienie, mm-hmm. tak okropny ból, że łatwiej i wygodniej jednak, bezpieczniej. A poza tym może to być na ten moment jedyna droga, żeby przetrwać. Oczywiście, że tak. Do momentu gotowości, tak? I często się tak dzieje. Zobacz też, Weronika, jeżeli chodzi o depresję, no z tego, co ja słyszę, to potrafią to być sprawy nawet dziesięcioletnie. Aby przetrwać jakieś trudne okresy. Tak. Ale taka pozytywna rzecz, że dla ludzi, którzy się borykają i którzy mają na przykład to kilka miesięcy, rok, albo może już 2 lata, chodzą na psychoterapię, nieważne gdzie, kochani, podejmijcie decyzję, psycholog, psychoterapeuta, gdziekolwiek, suplementy, gdzie nie pójdziecie, od czego zaczniecie, na spokojnie, ale tak robimy. Natomiast to jest właśnie ciekawe, że te osoby po tylu, tylu latach wychodzą z tego, wychodzą z tych depresji i co często mówią? No. Że to jest dla mnie niesamowite właśnie, bo ja się pytam, że gdyby nie to, gdyby nie ta sytuacja, to nie znalazłabym swojej życiowej pasji. Odkryłam, gdzie depresja to taki trochę brak sensu życia. Dzięki temu odkryłam swój sens życia, wiem, co mam robić, ponieważ ta bezradność, bezsilność, te odczucia prowadziły do też takich nieraz decyzji, że ktoś i tak nie miał co ze sobą zrobić i wyjechał do dżungli na przykład, poznał jakąś technikę czy metodę, poczuł instrumenty i gra teraz, układa pieśni. I czuję się po prostu jak nowonarodzony, tak? Więc to jest też dla mnie niesamowite, że słyszę od osób takich, które już przeszły to, w jakiś sposób sobie poradziły, to dla nich to doświadczenie, mimo że okropne, trudne, długie, było czymś, co sprawiło, że teraz czują, że żyją. Tak. Tak. Teraz mi się przypomniała słowa Kasi Nosowskiej, z jakiegoś tam wywiadu właśnie zadano jej pytanie, co najcenniejszego od rodziców dostała w życiu. No i ona powiedziała, że wszystkie trudne sytuacje, to było najcenniejsze, bo dzięki temu ona jest właśnie sobą dzisiaj. Te trudne momenty pozwoliły jej, mimo tego, że ona jakby na bieżąco informuje, tak, jest tutaj w kontakcie, mocno otwarta jest w mediach, tak. I mówi o tym, co przeszła, że to pozwoliło jej być teraz, dzisiaj tą Kaśką, którą jest, że zresztą wszystkie takie ścieżki duchowe, z którymi ja się spotykałam, mówią o tym, że trudna sytuacja to jest wyzwolenie tak naprawdę, to jest droga rozwoju, to jest możliwość do tego, żeby pójść dalej. Nie komfort, nie sytuacja, która jest po prostu zupełnie wygodna taka, tylko bezpieczna. Wtedy, kiedy jest niewygodnie. Oczywiście, że chcemy, żeby było wygodnie, rzecz ja chcę, tak? Nie wypowiadam się za wszystkich, ale ja na przykład wolę, żeby było wygodnie.
miękki fotelik. Tak, jeżeli mam być szczera, to jest takie to... też naturalne. No, ja mam tak samo. Ja chcę być w komforcie. Czemu ma być nie w komforcie? Oczywiście. I to jest okej. Okay. Czemu mam nie chcieć? Bo to nie znaczy, że jeżeli chcemy, aby było wygodnie, przyjemnie, bezpiecznie, to nie znaczy, że nie mamy na przykład odwagi, aby się skonfrontować z tymi potworami, że tak powiem, tak, czy cieniami. Tak, no. Tak. Ale mamy prawo chcieć, aby było miło i przyjemnie. Tak. Dlaczego nie, prawda? Więc no to jest takie ciekawe właśnie to, o czym też powiedziałaś. Bo tak o tej Kasi Czynosowskiej, czy takich trudach, tym, że te trudy właśnie wyzwalają w nas często taki potencjał jakąś właśnie. Twórczość. Tak. I to, co chcę jeszcze teraz dopowiedzieć, to, że będą trudy, będą wyzwania, dlatego że my, rodząc się tutaj, niesiemy ze sobą te właśnie emocje, takie zablokowane, czy niesiemy w pamięci komórkowej nierozwiązane problemy emocjonalne naszych przodków, nierozwiązane problemy ogólnie, czy sytuacje, czy dotyczące pieniędzy, czy relacji, więc spotkamy się z tym tak czy siak. Nie ma od tego ucieczki, natomiast te trudy, to jest ta wdzięczność za te trudy, ponieważ są okazją, szansą do uwolnienia się i często nawet zrobienia czegoś więcej dla swojej rodziny, dla przyszłych pokoleń też, prawda? Więc tak, to jest, ja się też z tym zgadzam, chociaż tak naprawdę jak jest ci trudno, to masz za przeproszeniem w dupie przyszłe pokolenia po prostu. Oczywiście. I wszystko, i przeszłych przodków, i wszystkich masz po prostu totalnie w dupie. Chcesz, żeby tobie było dobrze. Taka jest prawda. Najpierw, ale tak jak w samolocie, najpierw troszczymy się o siebie, prawda? W razie czego, jak jest zagrożenie właśnie takie różne, jest ci źle, zatroszcz się o siebie i to jest... I tak trzeba. I ponieważ kiedy my zatroszczymy się o siebie, wtedy mamy dopiero z czego dawać innym, mieć energię. To jest ten błąd, który ja robiłam jako taka młoda mama, która w ogóle nie myślała o sobie. I myśląc, że cały czas tylko to dziecko, to jest dobrze. A za chwilę zobaczyłam, że ja nie mam nawet energii już później na to. Jestem niewyspana, nie mam energii, więc to był taki trochę błąd, który zrozumiałam troszkę później. Ale zatroszczmy się o siebie nawet w tej depresji. Tak, tak. To jest moment dla ciebie. To jest moment na ciebie, dla ciebie. Jest to szansa i okazja do być może odnalezienia nawet tej swojej ścieżki, której teraz nie widzisz i nie możesz znaleźć, prawda? Jest to moment, w którym masz okazję się zderzyć z prawdą o sobie, o rzeczywistości. I to, co chcę ci powiedzieć, to nie twoja wina. To nie twoja wina, że tak jest, że jesteś leniwy, że jesteś za głupi, aby sobie poradzić. Nie, to nie twoja wina, to jest ta nierozwiązana sytuacja, być może, która się ciągnie od pokoleń w twojej rodzinie, ale bo często dochodzi później też poczucie winy, nie? I poczucie spadek wartości. Tak. Nie ma winnych, to nie twoja wina. To jest takie ważne też, aby jeżeli ktoś słucha nas, a boryka się właśnie z problemami tak depresyjnymi, jeszcze raz to powiem, to nie twoja wina. Tak, myślę, że to bardzo cenne słowa są i warto z nimi zostać, jeżeli rzeczywiście ktoś tutaj ma tego rodzaju sytuację. Ja bym jeszcze chciała dopytać, bo jakoś tak utarło się mówić o tym, że przychodzi jesień i depresja. No i tak się zastanawiam też, czy tutaj jakaś jest zależność właśnie z punktu widzenia totalnej biologii, że ta jesień sprzyja takim stanom, czy to jest tak, że po lecie, kiedy jesteśmy tak bardzo... nie wiem, tym słońcem na zewnątrz gdzieś, może dużo w ruchu, może dużo z ludźmi, może dużo wyjeżdżamy,
I nagle ta jesień to jest taki moment, kiedy trochę wracamy do domu, kiedy trochę wracamy do terytorium, kiedy trochę wracamy do siebie. Skąd akurat w jesień i zimę te gorsze momenty? Może stąd, że zaczynamy się ze sobą kontaktować bardziej. I znowu nam tu wychodzą te takie niezałatwione historie. Znowu się bardziej konfrontujemy do środka ze sobą. Może stąd, nie wiem. Co ty myślisz o tym? Wiesz co, jak najbardziej ma to sens, że mamy więcej czasu i wtedy dotykamy tej swojej rzeczywistości i nie lecimy, że tak powiemy, na narkotykach z zewnątrz, czyli słońce, kwiatki, dużo radości, wakacje, wycieczki, takie coś, co jest dobre też dla nas, to też jest naturalne, tak, prawda? Tak. I jest to pewnym wzmocnieniem, więc tutaj to jest moment, w którym schodzi się do ciemności. Nie? Natura, te słońce jest coraz tak niżej, też jest coraz, jest go mniej. I natura przygotowuje się w tym momencie, aby przejść w taki stan zamrożenia właśnie. Takiego bez ruchu, można powiedzieć. Więc jest to jakieś takie symbolicznie, prawda? Ale ja bym dodała tutaj ten moment, kiedy to się zaczyna. Początek roku szkolnego zaczyna się. Więc my mamy to zakodowane już, że w tym czasie idziemy do szkoły, przeżywamy mnóstwo konfliktów terytorialnych i ten jest ta nauczycielka, która jest władza, szef, dyrektor, której jesteś niżej i nie wygrasz, tak? Nie chcesz tam chodzić często, tak? Nie podoba ci się, ktoś cię zaczepia, czyli narusza twoje terytorium. Boisz się pójść do szkoły, bo czujesz zagrożenie. Tym zagrożeniem może być klasówka nawet z matematyki, prawda? Albo boisz się utraty jakichś dobrych ocen, utraty reputacji, no tych konfliktów tak naprawdę terytorialnych, jeżeli chodzi o szkołę, to można mnożyć, prawda? I zobacz, że to jest właśnie w takich okolicach. Zaczyna się ten wrzesień, październik, tu się w październik się już dopiero rozkręca to wszystko, zaczynają się jeszcze więcej te sprawdzianów, dopiero jeszcze ten wrzesień to jest taki troszkę moment przejścia. Ale ja bym też chciała dodać, że jeszcze kojarzy mi się to z momentem wojny. Więc tutaj, kiedy te terytorium w każdej chyba możliwej wersji i tak intensywnej i tak brutalnej zostało naruszone, że my po prostu genetycznie jako tacy wierni, też lojalni wobec naszego rodu. Tak, przodków. Zobacz, przychodzi wojna, jest zagrożenie, jest smutek, więc oni to też przeżywali. A więc może być takie rodowo, bo są nakazy, zakazy, programy, tak? Nie wolno ci się cieszyć już, bo jest wojna. To nie jest powód do śmiechu. Nie wolno ci czuć się bezpiecznie, tak? Bo w każdej chwili tak jest jakieś zagrożenie. Więc dużo tu może być takich naprawdę aspektów, które mamy niedoczyszczone, które są gdzieś głęboko ukryte. I jest to, bym powiedziała, trochę trudny aspekt, bo to jest w polu takim społecznym, czyli czymś takim więcej niż tylko my, ale to jest taka chmura, tak, w którą takie pole szerokie tej świadomości społecznej, prawda? Naszego narodu też. Więc tutaj... Jakby to można przełamać? Wiesz co, to też można skontaktować się w tym okresie. Tak naprawdę o co chodzi, nie? Znowu wchodzimy w kontakt. Może być poprzez ciało, gdzie ja to czuję nawet ten okres jesienny. Czemu nie, nie? W którym miejscu? Czemu mi jest źle? I może faktycznie dojdziemy albo do szkoły, albo też te wspomnienia właśnie rodowe, ciężkie. Ja na przykład, i mogą być one inne, u mnie jakby miało się coś pojawić, teraz tak się kontaktuję w tym okresie, to jest poczucie osamotnienia. Więc tak, że
gdzieś mogło być faktycznie, że ktoś kogoś zostawił. Zresztą mam w historii pradziadka, który poszedł na wojnę i nie wrócił. I te przeżycia mojej prababki, że on nie wrócił. I to jest gdzieś u mnie takie, że taka samotność, że nie ma tego kogoś. Więc u mnie wyszło w tym kierunku i mam taką historię, tak? Więc tutaj warto się przyjrzeć właśnie dokładnie, o co chodzi. Nie ogólnikować, że jest jesień, jest mi źle. Nie zwalać też na pogodę. W aurę jest oczywiście, jest, która będzie pewne rzeczy może i potęgować. Tak, ale tak. Nie bać się tego kontaktu i spróbować go określić znów. Co to jest za odczucie tej takiej jesiennej depresji? No właśnie. Dla mnie, czy dla to mnie, jest, nie? Bo u mnie, mówię, wyszłoby pewnie takim odczuciem, tak? I ciekawa jestem, jak u innych, i tak zachęcam do spróbowania wejść w taki kontakt. Jakie dla was to by było odczucie? Czy też takie, czy może zupełnie inne? Czy może to są jakieś dodatkowo jakieś lęki, że nie czuję się ze sobą dobrze? Nie, i dlaczego? Nie? Albo nie czuję sensu życia. Co tam by się pojawiło konkretnie, nie? Tak. Myślę, że to warto, szczególnie jeżeli ktoś już wie, że ten okres jest dla niego po prostu trudny. No warto tutaj też troszkę się przyjrzeć właśnie sobie. Może się coś pokaże i, no i jak to mówisz, uleczymy się. Tak, tak. Jeszcze mamy ustawienia, tak? Że niektórzy korzystają z ustawień helingerowskich i tam dowiadują się faktycznie też takiej rzeczy. Można pójść, nawet jeżeli już nie widzimy wyjścia, pójść z tą depresją na takie ustawienia i tylko oczywiście polecam sprawdzone osoby i pójść i zobaczyć, dlaczego tak mam, dlaczego nie mogę żyć po swojemu albo i inne różne tak sytuacje. I też zobacz na dzieci. Coraz więcej dzieci ma depresję. Tak, to jest... Są przeciążone, tak? Tak. Coraz więcej jest takich, bym powiedziała, brutalnych sytuacji pomiędzy nimi, rywalizacji, a więc jeżeli tam są rywalizacje też w klasie, no to utrata terytorium. Jestem gorsza i już mamy depresję, prawda? Tam nie trzeba jakby jakiegoś tam wielkiego... nie wiadomo, co zrobić, tak, aby doświadczyć takich sytuacji. I dla dzieci czym jest wrzesień? Koniec wakacji, tu szaleństwo, tu wolność. Wolność. A tu wspomnienie obozów przecież... Zobacz na to właśnie, Weronika, sama wojna, ale te bycie w obozach, przymusowe prace, utrata bliskich, czyli utrata terytorium, utrata przesiedlenia, wspomnienie przesiedleń, utraciliśmy tyle terytoriów. Przecież to też wszystko ma znaczenie. I to tak właśnie później, dlatego to nie twoja wina, że teraz czujesz się z tym tak źle, bezradny, bezsilny, ponieważ tak jest ta pamięć rodowa, ale masz szansę i okazję, aby i na tyle w sobie jakby możliwości, narzędzi, aby się z tym zmierzyć, tak? I coś z tym zrobić. W każdym momencie. Tak, tak. Kiedy się poczuje gotowość. Warto sobie dać ten czas, tak jak powiedziałaś, żeby się też nie... Żeby nie było takiej sytuacji, że sami siebie sabotujemy. Jak już czujemy, że coś nam dolega, jak czujemy się właśnie w takim stanie depresyjnym, tak? Jak przechodzimy przez taki moment, to żeby jeszcze nie sabotować się takim udręczaniem, że sobie nie radzę i że jestem gorszy, tylko poprzez uświadomienie i potem odpowiedni moment na decyzję, chcę coś z tym zrobić. Tak, świetnie sobie radzisz, bo już coś robisz. Tak, to już jest, to jest działanie, prawda? I jeszcze tylko mogę dopowiedzieć to dla tych osób. Jeżeli tam jest niskie poczucie wartości, często jest, to oddzielenie się od osób, jeżeli jest taka możliwość, które nas krytykują, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, czy to są jacyś znajomi, którzy nas jeszcze dobijają, tak? Czyli dać sobie przestrzeń
uciąć kontakt. Nie mówię na nie wiadomo ile. Tak, ale doraźnie przynajmniej, tak, żeby sobie pomóc. Tak, chodzi teraz, ty jesteś teraz najważniejszy, tak. Więc jeżeli ktoś krytykuje, ocenia i wpędza cię w to poczucie niskiej wartości, a zobacz, nieraz jest tak, że taka osoba, syn czy córka ma takie właśnie lęki, a co robi rodzic? Ale ty jesteś leniwa, beznadziejna, cały dzień leżysz w łóżku, a być może ona ma depresję, bo przeżyła rozstanie z chłopakiem, czyli utraciła terytorium, bo napotkała rywalkę, która jest od niej ładniejsza i w ogóle, więc był ten hormonalny pad, czuje się gorsza niż w niższości, tak? I ma depresję, tak? A jest takie przez rodziców, kochani rodzice do was, że to jest takie jeszcze wpędzanie dalej w niższe poczucie, w poczucie winy, że leżę, faktycznie nic nie robię. Po prostu, żeby być czujnym też i przyjrzeć się. Dokładnie. Czy nie było jakiejś sytuacji, która się wydarzyła, czy w szkole, czy właśnie w jakiejś w grupie znajomych, przyjaciół. Można dopytać grupę przyjaciół i znajomych, tak? Warto, naprawdę warto najpierw rozpoznać sytuację, zanim zacznie się oceniać. No a wy, kochani, no nie dajcie sobie wmówić, że jesteście gorsi, bo jesteście wartościowi. To jest po prostu okres, przez który przechodzimy. Tak. Myślę, że większość ludzi. Tak, tak. I jak to mędrcy tego świata mówią, i to minie. I to minie, tak. Nawet jeżeli jest bardzo trudno i wydaje nam się, że może to być koniec świata i niektórzy taką decyzję podejmują, tak, to też trzeba mieć tę świadomość, że to minie i sam moment, kiedy o tym myślicie, rozpoznajecie to, pamiętajcie, że to jest moment, kiedy zaczynacie zdrowieć, bo to już, tak jak Marta powiedziała, to jest ten moment decyzji i ta decyzja już jest momentem, kiedy zaczynacie zdrowieć. Dokładnie tak. No to ja myślę, że na tym sobie skończymy. To jest taka przyjemna puenta dla tego trudnego tematu, bardzo wymagającego dla wielu z nas. No ale jest takie spojrzenie, które myślę, że wiele tutaj wniosło i otworzyło nowe furtki, nowe możliwości, dało nową perspektywę na ten temat. Tak, jak najbardziej. Patrzcie, kogo macie koło siebie i ta wiara, jeżeli już wam nic nie zostało, to wiara w cokolwiek, jeżeli nie dalej, nie w siebie, to w cokolwiek poczujecie. Ale wierzcie, bo tak jak powiedziałaś, każda sytuacja ma swój początek i musi mieć swój koniec prędzej czy później. No, dziękujemy wam dzisiaj za waszą obecność. No i też ciekawe jesteśmy, jak takie spojrzenie, jak w was to zarezonowało. Także jeżeli będziecie chętni podzielić się komentarzami, to bardzo, bardzo zachęcamy. Ja dziękuję tobie, że podjęłaś się tego tematu niełatwego, ale bardzo, bardzo istotnego w naszym społeczeństwie. Tak, uczyłam się też właśnie, mam ze sobą taki kurs w Instytucie Wiedzy Waleologicznej, gdzie właśnie było wykładane z totalnej biologii, także nie jest to też, że wziąłam sobie to z Księżyca, to są informacje, które są już taką wiedzą sprawdzoną, są wiedzą, którą się praktykuje. Także również bardzo dziękuję i zachęcam też do obejrzenia innych różnych odcinków. Zapraszam do Weroniki na kanał. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.